jedziemy gdzieś parę samochodów, widzicie kogoś, kto na... To wydarzenie. Zlewy zwolnią się za pół godziny. Bardzo dziękuję za uwagę. Zgodnie z Szanowni. Bardzo zapraszam na scenę. Mogę gdzieś się tutaj przy tej ceremonii. Ja nie ukrywam, ja też gdy nasz debiut też był na rajdzie krakowskim, 10 lat później niż Grzesiek, ale że włączyła się właśnie góralska fantazja i myśmy to minutę odrobili. I skończyliśmy ten rajd na drugim miejscu w generalce, więc... I w tym lesie nie zdąży wyschnąć, więc jest tak szereg takich pułapek, dlatego właśnie to, co Gabriel powiedział przy... Piątek, dzień testowy, znaczy dzień testowy, tylko jesteśmy na odcinku testowym, jesteśmy przed rajdem, bo o 14.30 mamy park przedstartowy i start do pierwszego odcinka o 15.00, więc testujemy, a tu mamy taką małą niespodziankę. Nie wiem, czy słychać, jak normalnie sycie z wentyla. Nowy wentyl założony przed rajdem. Czasami sprawdzasz ciśnienie, naciskasz, mierzysz, no i został. Było to na tyle niebezpieczne, że musimy zmienić takie koło, nie możemy jechać na uciekającym powietrzu, no. Ale wyłapaliśmy, działamy. Dobrze przygotowani, więc no bo jest. Jakbyś tam miał wystawić ocenę swojemu bratu, pilotowi, od 1 do 10? 11. Dziękuję bardzo. Znowu powiększyliśmy przewagę, więc teraz mamy lekki chillout. Po prostu
Rzężnia, lud, mieszkańcy. Takie rajdy teraz robią? Ja się cieszę, że naprawdę to, bo to nie jest tylko moja zasługa, że tyle ludzi jest nam przychylnym, tyle ludzi nam pomaga, naprawdę wszyscy się starają, cały zespół naprawdę daje ze siebie 110%, my też daliśmy dzisiaj z siebie to, co potrafiliśmy, odczarowaliśmy chyba ten pech, który jakby początkiem sezonu nas męczył, więc prędkość już mieliśmy. Teraz jedziemy równo, jedziemy czysto, nie mamy przygód, no i takie są tego efekty. Odcinki mega nam się podobają. My jesteśmy z Wisły, z Ustronia, z tego regionu, to dla nas są bardzo, bardzo podobne trasy. My tu jesteśmy tacy troszeczkę mali gór, ale z tych niższych gór, no także my się czujemy trochę jak w domu i w ogóle nam to nie przeszkadza, że są jakieś ostre zjazdy w dół, że się wpada do lasu, wąskiej drodze na jakimś tam zjeździe. To jest tylko jeszcze większa zabawa i naprawdę dobrze się czujemy na tych trasach. I na pewno jutro te OS-y nam odpowiadają i też się czujemy pewnie i wierzymy w to, że naprawdę jutro będziemy cisnąć dalej i nie oddamy ani jednego OS-u. Jest 7 rano, jestem już gotowy. Wyspany, onboardy jeszcze rano przeleciałem z dwóch dzisiejszych odcinków. Więc naprawdę jesteśmy przygotowani na kolejny dzień ścigania. Kawa wypita, zrelaksowany, agroturystyka, piękna pogoda. Więc tak wypoczętym przez paną nocą możemy dzisiaj atakować. Wyjazd z parku Ferme. Fajnie się ustawiać na pierwszym miejscu. Zasłużyliśmy. Wypadek na 9 odcinku rajdu Małopolski z trasy wypadł i kilka razy koziołkował samochód lidera Jarosława Szei. Od razu łączymy się z bazą rajdu w Makowie Podhalańskim. Tam jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Wojtku, tak jest, witam. Powiedz, co dzieje się teraz z kierowcą i jego pilotem? Są pod opieką ratowników medycznych i trafią za chwilę do szpitala na badania, ale auto opuścili o własnych siłach. Rajdu jednak na pewno nie ukończą, no bo ich rajdówka, jak wspomniałeś, przekoziołkowała. Na jednym z zakrętów 9 odcinka specjalnego Stryszów, prowadzony przez Jarosława Szeję Hyundai, wpadł do rowu, no i tam, jak to mówią kierowcy, został podbity. Potem przekoziołkował na drugą stronę trasy. OS przerwano.
Do groźnie wyglądającego wypadku doszło na samochodowym rajdzie Małopolski. Z trasy odcinka specjalnego wypadło auto liderów Jarosława i Marcina Szejów. Organizatorzy rajdu opublikowali nagranie z tego zdarzenia. Do wypadku doszło na 9. odcinku specjalnym Stryszów. Prowadzony przez Jarosława Szeje Hyundai przy dużej prędkości wypadł z trasy i kilkukrotnie przekoziołkował. Załoga o własnych siłach opuściła samochód, po czym została przetransportowana do szpitala na szczegółowe badania. Do bardzo groźnie wyglądającego zdarzenia doszło na jednym z odcinków rajdu Małopolski. Dlatego to pokazujemy. Z trasy wypadł Jarosław Szeja. Nagranie opublikowali organizatorzy. Pechowy okazał się 9. odcinek specjalny Stryszów. Samochód wypadł z trasy i kilka razy przekoziołkował. Bracia opuścili auto o własnych siłach, ale prewencyjnie zostali przetransportowani do szpitali na badania. No, jest niedziela po południu, a my dalej on boardy. No, wychodzę ze szpitala. Wszystko boli. Ja wychodzę, Jarek wyjeżdża. No, dokładnie. Dzięki za te naprawdę setki SMS-ów. Nie będę wszystkim odpisywał, bo już nie dam rady. Ale dzięki, że trzymaliście kciuki za nas. Następnym razem będzie lepiej.